Studenckie wakacje dobiegły końca i żacy wrócili w uniwersyteckie mury. Niektórzy z nich mogą pochwalić się niezwykle ciekawymi praktykami, które odbyli podczas letnich miesięcy. Wśród takich szczęśliwców są m.in. studenci astrofizyki i informatyki, którzy spędzili 2 miesiące na Teneryfie. Wszystko w ramach współpracy z międzynarodowym konsorcjum, które w czerwcu zapowiadało wybudowanie największego publicznego teleskopu na świecie. W projekcie tym bierze udział również Uniwersytet Zielonogórski. Teraz trwają już ostatnie prace nad dopięciem wszystkich formalności. Udało nam się faktycznie dopiąć i już doprowadzić do takich ostatecznych wersji, że tak powiem, badań, które będą prowadzone zarówno przez Uniwersytet Zielonogórski, jak i przez Uniwersytet Madrycki, jak i te wszystkich badań, które będą łącznie prowadzone, a to jest naprawdę duża sprawa doprowadzić do takiej bezpośredniej kooperacji, gdzie będą prace nad tym samym badaniem, na takim samym sprzęcie w 2 różnych miejscach i będzie faktycznie prowadzone badanie porównawcze. Podczas praktyk na Wyspach Kanaryjskich studenci mieli okazję poznać funkcjonowanie najnowocześniejszego sprzętu. Zobaczyli też, jak można połączyć astronomię z innymi dziedzinami nauki. Udało nam się, że tak powiem, tych 2 praktykantów, panów studentów, nauczyć, w jaki sposób należy prezentować astronomię. Daliśmy im wiele zadań. Nie były to tylko i wyłącznie zadania sensu stricte polegające na obsłudze teleskopów, ale też na rozmawianiu z osobami, które z astronomią na co dzień się nie zajmują. Tutaj zauważyliśmy też konieczność, moim zdaniem, aby większe ilości osób nie tylko związanych z fizyką, że tak powiem, przyłączyło się do takiego działania. Kamil Haładyn, jeden z uczestników praktyk, przyznaje, że astronomia jest jego wielką pasją, a wyjazd na Teneryfę zdecydowanie poszerzył jego horyzonty. Atmosfera była super, bo tak naprawdę cały czas byliśmy przyjmowani jak przyjaciele, a nie jak pracownicy. Mogliśmy zawsze się zapytać, jeżeli czegoś nie rozumieliśmy, jeśli mieliśmy jakiś problem i nie byliśmy wcale aż tak obciążani pracą. Zresztą ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli robimy astronomię, którą kochamy, no to nie przepracowaliśmy tam tak naprawdę ani chwili. Więc wrażenia były niesamowite, wyspa jest niesamowita, ludzie są niesamowici, wszyscy są bardzo serdeczni, bardzo uśmiechnięci, a praca z turystami jest świetna, bo tak naprawdę coś, co my kochamy, pokazujemy innym i oglądamy ich miny, kiedy oni zaczynają rozumieć, co my czujemy. 2-miesięczne praktyki na Teneryfie to nie koniec współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Centrum Astronomii i Nauki. Staże na Wyspach Kanaryjskich mają zapewnione również kolejni studenci z koła naukowego Space Club. Studenci mają też zamiar wykorzystać nabyte na praktykach umiejętności na różnych imprezach propagujących astronomię w Zielonej Górze.